Dzień dobry Państwu, nazywam się Anna Krajewska-Wojtyś, jestem lekarzem dermatologiem, specjalistą dermatologii i wenerologii oraz lekarzem medycyny estetycznej. Pracuję w Instytucie Piękna Wielęda, mieszczącym się w Krakowie przy ulicy Biskupiej 4. W dniu dzisiejszym chciałam przedstawić Państwu tematykę zabiegów medycyny estetycznej, które możemy wykonywać o tej porze roku, czyli latem. Ta pula zabiegów jest dosyć duża. Tak naprawdę większość zabiegów medycyny estetycznej jest możliwa do wykonywania latem. Może najpierw pokrótce powiem, o jakich zabiegach nie będziemy mówić, ponieważ to nie są zabiegi, które można wykonywać przy większym nasłonecznieniu. Przede wszystkim do takich zabiegów zaliczamy wszelkiej właściwie zabiegi laserowe, takie jak lasery frakcyjne, lasery likwidujące rumień, przebarwienia, jak zabiegi z wykorzystaniem głębokich peelingów chemicznych, które działają w mocny sposób eksfoliujący skórę, czyli taki złuszczający skórę, czyli generalnie wszelkich takich zabiegów, które mocno naruszają tą barierę skórną. Głównie dlatego, że może spowodować nadmierną skłonność skóry do wychwytywania promieni słonecznych i przyczynić się do powstawania przebarwień. Natomiast tak naprawdę bardzo duża gama zabiegów jest możliwa do wykorzystania w tym sezonie. Jeśli chodzi o peelingi chemiczne, bo to jedne z takich podstawowych zabiegów, to oczywiście w tych mocnych formach nie są możliwe do zastosowania latem, natomiast jak najbardziej wykorzystujemy część zabiegów także w okresie letnim. Są komponowane dedykowane preparaty, które dają efekt takiego łagodnego oczyszczenia skóry, nie wpływając znamiennie na jakby grubość warstwy naskórkowej. Mogą być stosowane w okresie letnim, oczywiście z zastosowaniem konkretnych obostrzeń, mianowicie nieopalanie intensywne tej skóry, zarówno przed, jak i po zabiegu, stosowanie filtrów ochronnych wysokich, głównie o SPF 50. Wśród kwasów, które są możliwe do wykorzystywania w okresie letnim, to przede wszystkim kwasy łagodne, takie jak kwas migdałowy, który doskonale sprawdza się jako produkt działający tak przeciwzapalnie, troszkę redukujący rumień, do wykorzystania na przykład u pacjentów z problemem trądziku różowatego. Możemy wykorzystywać łagodne kwasy jak kwas azaleinowy, który doskonale sobie radzi ze zmianami trądzikowymi w przebiegu trądziku zwykłego u pacjentów, czy na przykład kwas ferulowy, który jest tak naprawdę antyoksydantem i jakby sprzyja też zabezpieczaniu skóry, zwiększa też wchłanialność witaminy C przez tą skórę. Natomiast jest to temat jak najbardziej do podjęcia w tym okresie, ale tak jak powiedziałam, z takimi pewnymi obostrzeniami. Modne i od wielu lat stosowane są także różne mieszanki kwasowe, które wykorzystują na przykład kwas chojowy, wykorzystują perchydrol, wykorzystują niskie stężenia nawet kwasu trichloroodstowego. Natomiast tak jak powiedziałam, zawsze pamiętamy o tych obostrzeniach. Kolejną grupą bardzo szeroką zabiegów, które możemy wykorzystywać w okresie letnim, są wszelkie maści zabiegi mezoterapii. Mezoterapia jest to metoda i sposób podawania konkretnych preparatów płytko pod skórę w formie tak zwanej na depozyt w celu poprawy jej gęstości, nawilżenia, rozświetlenia, redukcji drobnych zmarszczek. Są to preparaty bardzo często oparte na niesieciowanym kwasie hialuronowym, a także często w substancjach takich jak aminokwasy, różnego rodzaju peptydy, witaminy. Najczęściej są to zabiegi dedykowane dla pacjentów do wykonywania seriami. Także zwykle to nie jest tylko jeden zabieg. Najczęściej pacjenci wykonują takie zabiegi kilkakrotnie w odstępach, różnie to zależy od preparatu, 2 do 4 tygodnie. Te serie też są różnie duże. Są preparaty, które możemy podawać jednorazowo na okres na przykład około 6 miesięcy. Są preparaty, które podajemy w cyklach comiesięcznych. Są preparaty, które podamy co 2 tygodnie.
Zazwyczaj te, które podajemy rzadziej, należy wykonywać częściej. I to już zależnie od produktu i zaleceń producenta, mogą być to serie 4, 5, 6 zabiegów, bardzo różnie. Aczkolwiek bardzo duża gama preparatów do mezoterapii opiera się na takim podstawowym schemacie około 3 zabiegów w takich odstępach około miesięcznych. Zabieg może nie jest najprzyjemniejszy na świecie, dlatego że to są jednak drobne ukłucia w skórę, czy to twarzy, szyi, rąk, ramion, wszędzie tam, gdzie ta skóra tak naprawdę potrzebuje. Zabieg jest wykonywany w znieczuleniu kremem znieczulającym, co znacząco podnosi jego akceptowalność. Niemniej jednak on nie należy do najprzyjemniejszych zabiegów na świecie. Pacjenci po samym zabiegu mają tą skórę troszkę pokłutą, czasem może zdarzyć się jakiś siniaczek, ale rzadko bywają jakieś większe problemy, jeśli chodzi o ten okres regeneracyjny po zabiegu. Zazwyczaj nie zalecamy po zabiegu stosowania makijażu, ale pacjent może pozostać jakby ze swoją codzienną pielęgnacją. Makijaż jest jak najbardziej możliwy do wykonywania w kolejnych dniach, gdyby była taka potrzeba. Z reguły skóra już 2-3 dni po takim zabiegu wyraźnie zyskuje na poprawie. Staje się gęstsza, staje się bardziej nawilżona, z czasem redukuje drobne zmarszczki, zwłaszcza w tych takich delikatnych okolicach, jak okolica ust, okolica oczu. Równocześnie nie zalecamy stosowania różnych zabiegów takich związanych z ekspozycją na słońce. Natomiast jest to obarczone dosyć krótkim czasem trwania, bo to powiedzmy jest około 2-3 dni. Szczególną grupą zabiegów wykorzystywaną także jako forma mezoterapii są zabiegi z wykorzystaniem preparatów uzyskiwanych z krwi, czyli przede wszystkim osocza bogatopłytkowego, fibryny bogatopłytkowej, frakcji zawierających komórki macierzyste. Są to zabiegi, które bardzo często są podawane tą samą techniką, czyli w postaci takich bardzo drobnych nakłuć na skórze. Mogą być też wykorzystywane do głębszych podań. Tutaj zabiegi wykorzystujemy zarówno w działaniu takim prewencyjnym, antyagingowym, ale jest to grupa zabiegów też wykorzystywana do pewnych specyficznych problemów skóry, jak na przykład drobne blizny potrądzikowe, jak na przykład oznaki łysienia, czy to w takim mechanizmie telogenowym, czyli takiej zwiększonego wypadania włosów, czy też w przypadku problemów o charakterze łysienia androgenowego, czyli takiego hormonu pochodnego. Zabiegi wyglądają w następujący sposób. Zawsze pobieramy krew od pacjenta, ta krew jest odwirowywana przy pacjencie jest pobierana do strzykawek, odpowiednia frakcja uzyskana po tym wirowaniu, podawana jest, tak jak powiedziałam, najczęściej jest to w formie mezoterapii, czyli takich płytkich wkłuć śródskórnych, które pozostawiają niewielką grudkę, która jest widoczna przez chwilę. Ona wchłania się w ciągu kilkunastu minut, czasem kilku godzin. To też zależy, czy to jest preparat taki typu właśnie osocze bogatopłytkowe, czy to jest jakiś preparat do mezoterapii, który ma strukturę żelową. Wtedy taka grudka może utrzymać się kilka godzin dłużej. Natomiast rzadko zdarza się, żeby trwała dłużej niż 24 godziny. Kolejną grupą zabiegów jest bardzo, bardzo popularny o tej porze roku, chętnie stosowany przez pacjentów, zabieg z wykorzystaniem toksyny botulinowej. Toksyn botulinowych na rynku mamy kilka. W naszym instytucie przede wszystkim pracujemy na toksynie Botox, Azalur oraz Aluzjens. Natomiast na rynku jest jeszcze kilka innych. Toksyny te między sobą różnią się budową, różnią się dawkowaniem, natomiast same techniki podania są podobne, no w zasadzie takie same do wszystkich preparatów. Jest to również zabieg, który, tak jak powiedziałam, bardzo chętnie stosujemy o tej porze roku, ze względu na to, że pacjenci marszcząc się przed słońcem, mrużąc oczy, wyraźnie widzą
powstawanie pewnych bruzd w tak zwanych dynamicznych okolicach twarzy, czyli przede wszystkim w górnej części twarzy. Bo toksynę botulinową najczęściej stosujemy i tak też toksyna ma wskazania w medycynie estetycznej, rejestrację jako lek do podania w okolicy tak zwanej gładzizny, czyli inaczej zwanej lwiej zmarszczki, w okolice zmarszczek czoła oraz w okolice kurzych łapek. Natomiast zastosowanie toksyny botulinowej jest znacząco szersze, bo może obejmować również leczenie takiego problemu jak uśmiech dziąsłowy, jak broda błytkowa, jak bruksizm i związane z tym zwiększone napięcie mięśni żwaczy i zwiększona ich objętość. Może być stosowany także do leczenia zmarszczek w obrębie szyi przy wykorzystaniu do ostrzykiwania tzw. platysmy. Może być wykorzystywany w leczeniu migren. Może być wykorzystywany również w leczeniu nadpotliwości pach, pachwin, rąk, stóp. Także tutaj zastosowania tej toksyny są bardzo, bardzo szerokie. Pacjenci bardzo często obawiają się zabiegów z toksyną botulinową, ponieważ toksyna botulinowa ma jakoś tak się stało, że ma trochę złą sławę. Natomiast myślę, że jest to absolutnie nieuzasadnione. Jest to bardzo bezpieczny zabieg, obarczony tak naprawdę najmniejszym odsetkiem powikłań wśród zabiegów medycyny estetycznej, bardzo przewidywalnym, czasowym, wycofuje swój efekt działania całkowicie po zakończeniu działania preparatu. Zabieg nie wymaga jakichś szczególnych przygotowań. Tutaj w zasadzie do większości tych zabiegów mamy takie samo zalecenie. To znaczy prosimy pacjenta, żeby nie opalał się intensywnie mniej więcej przez kilka dni, zarówno przed zabiegiem, jak i po zabiegu. Chodzi tutaj o to, żeby nie nagrzewać znacząco tkanek poddanych zabiegowi i żeby też nie spowodować opalenia świeżo podanego preparatu, bo mogłoby to wyindukować przebarwienia. Zawsze zalecamy stosowanie kremów z filtrem SPF 50. I oczywiście pamiętaniu o regularnej reaplikacji tego preparatu, bo bardzo często nasi pacjenci owszem stosują tego typu kremy rano, ale już nie pamiętają o tym, że w ciągu dnia one jednak tracą swoje właściwości i powinny być reaplikowane w sposób regularny. Tak często, jak zaleca producent danego produktu. Do reaplikacji możliwe są dokumienia, produkty w postaci pudrów w pędzlu, pudrów w kamieniu, niekoniecznie takich preparatów kremowych, co powoduje, że da się je zastosować w ciągu dnia, na przykład na makijaż wcześniej wykonany. Toksyna botulinowa jest preparatem, który wymaga troszeczkę cierpliwości od pacjenta, dlatego że efekt nie występuje od razu po podaniu toksyny. Ten efekt występuje w pewnym czasie, dlatego że toksyna musi odpowiednio zadziałać na złącze nerwowo-mięśniowe i odpowiednio jakby unieruchomić mięsień, który opracowujemy. Z reguły pierwsze efekty takie działania toksyny pojawiają się w trzeciej, czwartej dobie. Często pacjenci, którzy mają już wielokrotnie podawany botoks, mówią, że odczuwają te efekty nawet wcześniej. Ale tak naprawdę pełen efekt działania rozwija się do 2 tygodni od podania i tyle ma to prawo trwać. Nie musi być tak, że jeżeli pacjent nie czuje działania toksyny w trzeciej dobie, to znaczy, że ona została albo źle podana, albo była nieaktywna. Trzeba się tutaj uzbroić w cierpliwość i do około tych 2 tygodni poczekać. Warto wykonać wizytę kontrolną po podaniu toksyny botulinowej, która powinna się odbyć właśnie po tych 2 tygodniach, kiedy jesteśmy w stanie ocenić całkowite działanie toksyny, kiedy widzimy, czy wszystkie mięśnie prawidłowo zareagowały i czy wymagana jest jakaś korekta. Dlatego, że czasem tak się zdarza, no, ale jest to relatywnie rzadkie. Większość pacjentów z reguły dobrze reaguje przy podaniu. Znacząco łatwiej jest też u pacjentów, u których już ten preparat był podawany, bo można się odnieść tak jakby do wcześniejszych zabiegów. Zabieg jest stosunkowo krótki. Nie wymaga stosowania kremów znieczulających, trwa naprawdę kilka minut. To, czego nie zalecamy pozabiegowo, to przede wszystkim uciskania, masowania okolic poddanych zabiegowi, ma to zapobiec ewentualnemu przesunięciu toksyny.
Nie zaleca się pacjentowi takiej pozycji leżącej przez około godzinę, dwie po zabiegu. Tak naprawdę dłużej nie ma to większego znaczenia. Nie zalecamy profilaktycznie także lotów samolotem przez około 24 godziny po podaniu toksyny. Kolejną grupą zabiegów, które również bardzo chętnie wykonujemy latem, są zabiegi z podaniem kwasu hialuronowego, czyli tak zwanych wypełnień. Są to zabiegi działające jako wprowadzenie takiego implantu tkankowego w miejsca wymagające potrzeby. Mają one na celu z jednej strony działać trochę liftingująco na skórę, mają na celu uzupełniać objętości, które tracimy z wiekiem, a tracimy z wiekiem dlatego, że w perspektywie lat życia zmniejsza się nasza powierzchnia kostna, zmniejsza się nasza powierzchnia mięśniowa, osłabiają swoją pracę więzadła, nasza skóra robi się wiotka, generalnie występują takie niefajne rzeczy, na które pacjenci zwracają uwagę, jak buzdy nosowo-wargowe, marionetki, tak zwane chomiczki, dolina łez, zapadnięte skronie. I to są te powody, z którymi najczęściej pacjenci się zgłaszają do zastosowania wypełnień. W kwestii stosowania wypełniaczy trzeba pamiętać o tym, że to nie do końca jest tak, że my uzupełniamy objętość tam, gdzie widzimy, że jej brakuje. Z tego względu, że wypełniacze mają pewne działanie tak zwane biomodulacyjne. Podajemy je tam, gdzie widzimy, że podany wypełniacz zapracuje w taki sposób, że dźwignie skórę, uzupełni objętość, ale dźwigając na przykład skórę, także zmniejszy widoczność bluz nosowo-wargowych. Bardzo często spotykam się z tym, że pacjenci przychodzą, pokazują to, a ja im mówię, że tam nie trzeba robić, że to trzeba zrobić co innego. I tutaj naprawdę warto jest wykonać rzetelną konsultację, żeby pacjent wiedział dokładnie, na czym stoi, gdzie ten preparat trzeba podać i ile tego preparatu trzeba podać. Nie należy się bać objętości w przypadku takich zabiegów, dlatego że pacjentom wydaje się bardzo często, że jeżeli lekarz zaproponuje 3, 4, 5 strzykawek takiego preparatu, to że chce ich naciągnąć. To tak nie jest. Proszę sobie wyobrazić, że strzykawka ma 1 ml, łyżeczka od herbaty ma 5 ml. To jest niewielka objętość. Żeby wypracować pewne rzeczy, które dzieją się z wiekiem, no jedną strzykawką nie zawsze da się to zrobić, także naprawdę taka rzetelna konsultacja jest potrzebna. I jeśli chodzi o same obostrzenia takie związane z okresem letnim, one nie różnią się znacząco tak naprawdę od tych wszystkich innych, które powiedziałam. Tak samo zalecamy unikanie słońca przez kilka dni, stosowanie SPF-u, nie opalanie intensywne, nie podgrzewanie intensywne przez kilka dni po zabiegu. Przy wypełniaczach bardzo często zalecamy kilkudniowe spanie na wznak. Niekoniecznie dobrą pozycją może być pozycja na brzuchu czy pozycje boczne. W zasadzie pacjent nie jest jakoś specjalnie na długo wyłączony z funkcjonowania po takim zabiegu, bo to, co może się zdarzyć, to najczęściej jest jakiś niewielki obrzęk, ewentualnie zasinienie. I to w zasadzie jest norma i ma prawo wydarzyć się po każdym zabiegu i nie powinno być jakieś niepokojące. Czasem obrzęk czy siniak pojawiający się po takim zabiegu może modelować jakąś asymetrię na guzik. To również jest coś, co się może wydarzyć w toku gojenia. Lekarz wykonujący zabiegi powinien na to uczulić. Pacjent powinien spokojnie, jeżeli ma wątpliwości, oczywiście zgłosić się do konsultacji, ale nie denerwować się z tego powodu, bo tak ma prawo się wydarzyć. Natomiast to wszystko powinno być powiedziane na konsultacji. Powinni Państwo wiedzieć, na co się decydują. Niezmiernie ważne w wykorzystaniu zabiegów z wypełniaczami jest jednak to, żeby wykonywać je u lekarza. Dlatego, że zawsze tutaj zabiegi z podaniem pewnego rodzaju implantu tkankowego są obarczone pewnymi możliwymi powikłaniami. Te powikłania są bardzo rzadkie, bo stanowią tak naprawdę poniżej 1-2% w aspekcie zabiegów medycyny estetycznej. Natomiast powikłania po wypełniaczach mogą być bardzo poważne, mogą stanowić zagrożenie zarówno zdrowia, jak i życia. Mówię tutaj przede wszystkim o powikłaniach naczyniowych, podaniu preparatu
donaczyniowo czy uciśnięciu naczynia. I wtedy no, w zasadzie no, nie spotkałam się z tym, żeby preparat podawany przez kogokolwiek innego, kto uzyskał takie powikłanie, miał być odpowiednio leczony. To musi być leczone po prostu przez lekarza. Jest to żmudny proces, trudny. Oczywiście wszystkim zdarzają się błędy. To nie jest tak, że lekarzom nigdy nie zdarzają się błędy. Ja na szczęście w swojej 10-letniej historii pracy z medycyną estetyczną nie miałam poważnych powikłań, ale gdyby takowe się stało, to my jako lekarze jesteśmy przeszkoleni do tego, co zrobić, jak zrobić, żeby po prostu jakby zniwelować to, co się stało, tak? Żeby pacjent był zdrowy, żeby efekt był dobry. Także bardzo uczulam na to, żeby Państwo nie wykonywali takich zabiegów, kierując się niską ceną w miejscach, które nie powinny tego typu zabiegów wykonywać. Kolejną grupą zabiegów są zabiegi z wykorzystaniem nici, zarówno nici liftingujących, jak i rewitalizujących. Różnica między nimi jest znacząca. Nici rewitalizujące to tak naprawdę taka grupa, która pracuje na powierzchni skóry, powodując poprawę ich napięcia, zmniejszenie drobnych bruzd, poprawę gęstości. Natomiast to nie jest grupa technicznych, które robią nam lifting. Grupa nici liftingujących to jest ta druga. Tutaj zakładamy różnego rodzaju nitki, głównie no po to, żeby podciągać skórę w tych miejscach, w których ona tego wymaga. Bardzo często łączymy te zabiegi razem z wypełnieniem, ponieważ nić, żeby dobrze pracowała, musi mieć pewną objętość, na której będzie się opierać. Także bardzo często są to takie zabiegi złożone. W przypadku nitek ta rekonwalescencja dla pacjenta jest troszeczkę dłuższa. Tutaj częściej pojawi się obrzęk, częściej może się pojawić siniak, może być jakaś niewielka bolesność, czasem może się pojawić jakieś zaciągnięcie skóry. To jest wszystko czasowe, wszystko mija. Natomiast dobrze zaplanować sobie to trochę przed jakimś wydarzeniem, trochę wcześniej, przed jakimś planowanym wyjazdem, urlopem, żeby jednak ta skóra miała czas na dojście do siebie. Również licznie wykorzystywaną grupą zabiegów tak naprawdę całorocznie są pewne zabiegi urządzeniowe typu HIFU, czyli niechirurgiczny lifting z wykorzystaniem wysokiej intensywności ultradźwięków, czy Zafiro. No są to zabiegi, które mają na celu pewne podgrzanie tkany lub też fragmentowanie włókien kolagenowych wewnątrz tkanki, co również działa liftingująco. Zarówno przy jednym, jak i przy drugim zabiegu wizualność tego, co się wydarzyło na skórze, jest niewielka. Skóra bywa zaczerwieniona, bywa trochę podrażniona. Może to trwać dzień, dwa. W zasadzie nie wyłącza to pacjenta z funkcjonowania. Również te zabiegi są bezpieczne w okresie letnim, a obostrzenia są dokładnie te same. Myślę, że to chyba tyle w kwestiach takich teoretycznych, także możemy powolutku przechodzić do pytań i odpowiedzi. Czy egzema jest przeciwwskazaniem do wykonywania zabiegu? No, to zależy. Jeżeli pacjent jest w okresie zaostrzenia i te zmiany są znaczące, są zmiany zapalne, na przykład gdzieś w okolicach powiekowych, w okolicach okołoustnych, to jednak istnieje duże prawdopodobieństwo rozwinięcia się infekcji w momencie wejścia z jakąś procedurą zabiegową. Także z reguły jednak zalecamy najpierw leczenie, zastosowanie odpowiednich preparatów, doprowadzenie skóry do tak zwanej remisji i dopiero wtedy wchodzimy z zabiegami medycyny estetycznej. Poproszę następne pytanie. Czy latem skóra jest wrażliwsza i tym samym bardziej podatna na powikłania po zabiegach medycyny estetycznej? Tak, natomiast to dotyczy się przede wszystkim tej grupy zabiegów medycyny estetycznej, o której powiedziałam, czyli w dużej mierze zabiegów takich eksfoliujących, jak peelingi chemiczne, jak niektóre
zabiegi laserowe, przede wszystkim laserami ablacyjnymi, ale także jak wszelkie zabiegi wykorzystujące na przykład światło pulsacyjne czy lasery barwnikowe służące do redukcji naczyń, do redukcji rumienia. One mogą powodować większą podatność na powikłania. Poproszę następny. Stosowanie jakich leków jest bezwzględnym przeciwwskazaniem do zabiegu wykorzystaniem botoksu? Od kilku miesięcy leczy się farmakologicznie na depresję. Bezwzględnie przeciwwskazane są leki immunosupresyjne, takie jak cyklosporyna, metotreksat, niektóre antybiotyki, na przykład doksycyklina, która też generalnie nie jest wskazana w okresie letnim, więc najczęściej pacjenci ich wtedy nie stosują, ale powiedzmy, że to są te grupy leków, które są przede wszystkim przeciwwskazaniem. Leki przeciwdepresyjne jako tako nie, natomiast przeciwwskazaniem może być duże nasilenie choroby, ta wczesna faza, kiedy jest początek leczenia i kiedy pacjent jest jeszcze taki bardzo labilny emocjonalnie, czasem to bywa przeciwwskazaniem do zabiegu medycyny estetycznej. Natomiast ustawione wielomiesięczne leczenie, kiedy objawy w znacznym stopniu są unormowane, wycofane, no nie stanowi tutaj problemu do podania toksyny botulinowej. Poproszę następne pytanie. Mam bardzo suchą skórę od lampy UVB-311, którą leczy bielactwo. Jak nadwodnić twarz i szyję? Jakie zabiegi? No tutaj, jeśli chodzi o bielactwo, jest to trochę problematyczne, dlatego że jest to schorzenie, które może się nasilić ze swoimi objawami przy stosowaniu różnych zabiegów medycyny estetycznej. Tutaj niestety trzeba się liczyć z tym, że każdy mikrouraz wywołany w skórze może powodować powstanie nowej plamy bielaczej. Nie musi tak być u każdego pacjenta, bo wielu pacjentów z bielactwem wykonuje czy to podanie toksyny botulinowej, czy mezoterapii, czy wypełnienia, czy nawet czasem zdarza się, że zabiegi laserowe i jakby nie dochodzi do tej utraty parwnika. Niemniej jednak jest to względne przeciwwskazanie no do wielu zabiegów, które jednak przerywają tą ciągłość naskórka. Także jeśli chodzi o takie bezpieczne zabiegi, to raczej jest to grupa zabiegów takich kosmetologicznych z wykorzystaniem różnych preparatów zewnętrznych, które będą tą skórę nawilżać. Jeśli pani stosuje lampę UVB do codziennego, czy tam kilku dniowego w tygodniu naświetlania plam bielaczych, no to powinna pani stosować stale preparaty takie regeneracyjne na skórę. Są kremy z różnych firm, no nie będę tutaj reklamować, które działają właśnie regenerująco na skórę po zabiegach laserowych różnych, ale też między innymi po naświetlaniach, czy to lampami UV, UVA, czy na przykład radioterapii. Są to kremy dostępne w aptekach, stricte dedykowane do takich problemów. Więc w zakresie takiej pielęgnacji domowej można wykorzystywać tego typu preparaty. Jak najbardziej można stosować zabiegi takie kosmetologiczne, które nie uszkadzają bariery naskórkowej. Natomiast jeśli chodzi o zabiegi takie, gdzie wykorzystujemy jakiegoś typu ostrzyknięcie, no to jest dyskusyjne. Bo tak jak mówiłam, no najczęściej jest tak, że pacjenci nie generują nowych ognisk bielaczych i przechodzą takie zabiegi bezpiecznie, ale zawsze istnieje ryzyko pogłębienia bielactwa na miejscu wykonanego zabiegu. Przeciwwskazanie względne, no w dużej mierze do decyzji między pacjentem, lekarzem, czy próbować, czy nie. Poproszę następne pytanie. Po jakich zabiegach nie wolno eksponować skóry na działanie promieni słonecznych? No przede wszystkim to są te zabiegi, o których powiedziałam, że nie można, czyli ta grupa laserowa, grupa zabiegów z peelingami, a po wszystkich zabiegach z zakresu medycyny estetycznej zalecamy nie opalanie się w taki aktywny sposób przez kilka dni po zabiegu, także jeżeli planujecie Państwo jakieś zabiegi przed wyjazdem, przed urlopem, to przynajmniej ich to będzie około tydzień, dwa tygodnie przed takim wyjazdem i zawsze zalecamy stosowanie
filtrów ochronnych wysokich i ich reaplikacji w ciągu dnia. Poproszę następne pytanie. W jakim wieku można zacząć korzystać ze stymulatorów tkankowych lub mezoterapii? Czy zbyt wczesne skorzystanie z zabiegu może przyspieszyć starzenie się skóry w przyszłości? Stymulatory tkankowe, modny temat, też nie powiedziałam. Od pewnego czasu dosyć chętnie stosujemy tego typu zabiegi w medycynie estetycznej. Są to zabiegi, które mają na celu podanie preparatów w pewnych konkretnych lokalizacjach po to, żeby tworzyć takie jakby podpórki kolagenowe w skórze, powiedzmy tak kolokwialnie. Ma to na celu lekkie liftingowanie skóry bez dodania objętości u pacjentów, którzy albo nie mają wskazań do podania wypełnienia, albo obawiają się tej grupy zabiegów i niekoniecznie chcą z nich korzystać. Jeśli chodzi o wiek, w jakim można zacząć stosować, to tak najprościej będzie, trzeba zacząć stosować, kiedy trzeba. Ale tak naprawdę to jest zawsze tak około 30 roku życia. Dużo zależy od tego, jak wygląda nasza skóra, jak prowadzimy się w toku życia, jaki mamy styl życia, jak się eksponujemy na słońce, czy stosujemy filtry, jaką prowadzimy dietę, czy jesteśmy aktywni fizycznie, czy nie, no to wszystko, czy palimy, czy nie, to wszystko ma wpływ na to, jak wygląda nasza skóra. Jeżeli są osoby, które są bardziej narażone na promieniowanie słoneczne, palą, ta dieta jest, no mówię się, że niezdrowa, no może być tak, że skóra będzie się zaczynać robić wiotka i nieładna wcześniej niż u osoby, która tych rzeczy nie robi. Ale powiedzmy, że to jest taki około 30 rok życia dla mezoterapii z widełkami plus minus 5. Myślę, że 30 to tak naprawdę to już jest taki moment, kiedy naprawdę warto zacząć przychodzić, bo ta skóra będzie w widoczny sposób za chwilę się starzeć, więc żeby wykorzystać to jako prewencję, to taki najpóźniejszy start to około 30 roku życia. A jak wcześniej, zależy od skóry, ale zwykle gdzieś taki 25 plus. Co do stymulatorów tkankowych, to tutaj przede wszystkim należy zacząć je stosować, jeżeli widzimy już jakieś pierwsze objawy tego, że ta skóra robi się wiotka, że zaczyna opadać, że gdzieś tam widzimy jakieś zaburzenia owalu, że jest mniej elastyczna. Wtedy można z takimi zabiegami wchodzić. To też zazwyczaj jest 30-30 plus. Myślę, że nie można tutaj mówić o jakimś zbyt wczesnym rozpoczęciu tego typu zabiegów, bo jeżeli one są rozpoczęte w momencie, kiedy ta skóra faktycznie potrzebuje i są stosowane w sensowny sposób, zgodnie z protokołami dedykowanymi dla różnych preparatów, to one na pewno nie spowodują przyspieszenia starzenia, bo to zawsze jest taki stop dla skóry i coś, co zwiększa jej regenerację, co poprawia jej wygląd. Więc na pewno proszę nie obawiać się tego, że jeżeli się coś zacznie robić, to pewnie będzie gorzej. Na pewno nie będzie gorzej, będzie tylko lepiej, bo wcześniej coś w tej skórze zadzieje się dobrego na tyle, żeby była ładniejsza. Poproszę następnie. Czy kąpiele w morskiej wodzie mogą być niewskazane po pewnych zabiegach? No to jak najbardziej tak, jak już powiedziałam wcześniej, planujemy zabiegi jednak co najmniej tydzień, dwa przed urlopem. Nie zaleca się jakichś obfitych kąpieli, czy nawet basenu w tych pierwszych dniach po zabiegach. Wiąże się to ze zmniejszeniem ryzyka ewentualnego nadkażenia po przerwaniu ciągłości skóry. Także jak najbardziej zalecamy, żeby wykonywać zabiegi jednak z pewnym wstępem czasu przed planowanym urlopem, kąpielami i tym podobnymi. Poproszę następne. Które stymulatory tkankowe wskazane są do skóry wrażliwej? Stymulatory tkankowe dobieramy raczej oceniając elastyczność skóry, suchość skóry, zmarszczki, które się tworzą, stopieniem takiego zwiotczenia skóry. Jakby sam fakt, czy ona jest bardziej sucha, wrażliwa, czy normalna, czy mieszana, tłusta, jest mniej istotny dla stymulatorów tkankowych. Poproszę następne. Czy stymulatory tkankowe pomogą na duże genetycznie cienie pod oczami? Tak,
Jest grupa preparatów, które możemy podawać w tą lokalizację. Stosowane one są zazwyczaj w seriach. Cały taki cykl zabiegowy to około 2 do 3 miesięcy. W zależności od tego, ile tych zabiegów zdecydujemy się wykonać, tam są pewne widełki dla tych produktów i jak najbardziej one poprawiają napięcie powieki, poprawiają troszeczkę niedobory jakby objętościowe w tych okolicach. Są, myślę, że dużo bezpieczniejsze w stosunku do kwasu hialuronowego u osób, które mają tendencję do obrzęków, dlatego że stymulatory tkankowe zwykle jakby nie nasilają tego problemu. Kwas hialuronowy niestety u osób z obrzękami pod oczami może być niewskazany do zastosowania. Także jak najbardziej można tutaj próbować z takimi produktami. Oczywiście to zawsze wymaga oceny konsultacji przedzabiegowej, czy nie wiąże się to z jakimś innym problemem, który wymagałby innego podejścia. Poproszę następne pytanie. Jestem alergikiem, czy preparat użyty do mezoterapii może mnie uczulić? Każdy preparat użyty do czegokolwiek może uczulić. Natomiast zdarza, jeżeli chodzi o uczulenia po mezoterapii, zdarza się to stosunkowo rzadko. Można wykonać na przykład próbę uczuleniową na przedramieniu i ocenić, czy pacjent w jakiś sposób przynajmniej takiej reakcji w miarę natychmiastowej reaguje, ale powiem, że naprawdę bardzo rzadko tak się zdarza. Oczywiście jeżeli mamy pacjenta, który ma bardzo dużą taką komponentę alergiczną i tych alergenów, na które reaguje, jest naprawdę mnóstwo, to można zacząć od zabiegów z wykorzystaniem osocza bogatobrudkowego, które będzie na pewno bezpieczniejsze dla osób z takim problemem, dlatego że tutaj no, ciężko jest o powikłanie alergiczne, kiedy wykorzystujemy produkt uzyskiwany z naszej własnej krwi. Poproszę następne pytanie. Zależy mi na usunięciu blizn potrądzikowych na policzkach przed ślubem, który jest w lipcu tego roku. Czy nie jest za późno? Ile zabiegów muszę wykonać? No niestety, ale jest za późno. Ile zabiegów trzeba wykonać? Tutaj jakby nie ma do końca możliwości odpowiedzenia na to pytanie, bo no, trzeba byłoby zobaczyć pacjenta, zobaczyć problem, ocenić, jak te blizny wyglądają. Wiele blizn potrądzikowych wymaga zabiegów tak zwanych eksfoliujących, czyli zastosowaniem peelingów chemicznych, w tym głębokich peelingów chemicznych, z zastosowaniem lasera, bardzo często frakcyjnego. Także jakby jest to taka w dużej mierze bazowa pula zabiegów. Tak samo stosowanie mniej ingerujących zabiegów typu dermapen czy mikrodermabrazja, no to też nie są zabiegi jakby zalecane w tym okresie. Tak naprawdę wracamy chętnie do tych zabiegów od września zwyż, oczywiście warunkując to tym, że pacjent nie jedzie gdzieś tam jeszcze na urlop początkiem września i nie wraca do nas opalony. Także no wszystkie te zabiegi, które w jakiś sposób jakby ścierają tą powierzchowną warstwę skóry i redukują bliznę od góry, tak jak mówię, peelingi, lasery, dermapen, mikrodermabrazja, radiofrekwencja mikroigłowa, to wszystko są zabiegi, które no nie bardzo nadają się do wykonania o tej porze roku, a są one najbardziej efektywne do redukcji tych blizn. To, co można by było zrobić, żeby trochę poprawić sytuację, żeby ta buzia była jednak ładniejsza do tego ślubu, to jest na przykład podanie osocza bogatobrudkowego, które jednak stymuluje troszeczkę wzrost włókien kolagenowych, elastycznych, pobudza nam fibrozlasty w skórze, w związku z czym te blizny jakby od środka są trochę wypychane. Można wykonywać zabiegi takie jak łagodne peelingi chemiczne, żeby przynajmniej dobrze oczyścić tą powierzchnię skóry, żeby nie było jakichś zaskórników, żeby nie było jakichś drobnych zmian trądzikowych, żeby ona była generalnie ładna, gładka, wygojona. Natomiast tutaj uzyskanie redukcji blizn bez możliwości zabiegów bardziej takich ingerujących jest trudne, aczkolwiek tak jak mówię, nie widzę skóry twarzy, jest mi trudno ocenić, być może są to bardzo drobne blizny, które nie wymagałyby znaczących zabiegów, ale jest to dosyć późno, jeżeli ślub jest w lipcu, no podejmowanie tutaj takich agresywnych terapii jest dyskusyjne.
Dobrze, czy jeszcze jakieś pytania mamy? To już wszystkie pytania. W takim razie ja dziękuję Państwu za udział w dzisiejszym webinarze. Jeszcze raz zapraszam Państwa do Instytutu Piękna Bielenda, do Krakowa na Plac Biskupi, na wszelkie zabiegi z zakresu medycyny estetycznej. Zapraszam serdecznie. Do widzenia.